Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Karolina Cięgiel i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dokąd zmierza polska edukacja. Musimy się zastanowić, skąd w ostatnich latach w Polsce edukacja stała się tak gorąco dyskutowanym tematem w debacie publicznej. I przyczyn jest wiele, jak zwykle, ale myślę, że trzy takie najważniejsze należałoby tutaj wspomnieć. Po pierwsze, rozwijanie się wielu różnych alternatywnych modeli szkolnych, alternatywnych dróg uczenia i uczenia się, bo jak się dowiemy z tego wykładu, to dwie różne rzeczy, uczenie i uczenie się, które są swoistą odpowiedzią na model pruskiej szkoły, który funkcjonuje niezmiennie w publicznych, ale też w wielu niepublicznych szkołach i na razie jest takim dominującym modelem edukacyjnym w polskiej rzeczywistości. Drugi wątek to oczywiście pandemia i jej wpływ na edukację uczniów w polskich szkołach. Nauka zdalna, która pokazała wielu rodzicom, jak ta edukacja wygląda. W związku z tym przełożyło się to też na rosnącą świadomość rodziców o tym właśnie, z czym na co dzień mierzą się ich dzieci, jeśli chodzi o naukę w szkole. Jak to się stało, tak, że funkcjonujemy nadal w szkole, która została tak naprawdę wynaleziona 200 lat temu? Ponieważ model pruski powstał na początku XIX wieku w Prusach Fryderyka Wilhelma III na fali industrializacji. Tak? Mieliśmy mocno rozwijające się miasta, rewolucję przemysłową, która wymusiła na edukacji bardzo konkretny cel. Wykształcenie obywateli na potrzeby państwa pruskiego, które, jak wiemy z historii, miało ustrój absolutny, co miało przełożyć się na obywatela, który byłby przydatny administracji państwowej, bądź byłby posłusznym pracownikiem fabryki, który pracuje taśmowo, którego rytm pracy reguluje dźwięk dzwonka. W szkołach z kolei pojawiła się bardzo ścisła dyscyplina i hierarchia, co pociągało za tym zupełny brak na indywidualizm, rozwijanie poczucia autonomii czy kreatywności. Fryderyk Wilhelm III zaproponował bardzo głębokie reformy prawne, polityczne i społeczne, które właśnie miało na celu wykreowanie tego nowego, silnego, niezwyciężonego mocarstwa. Ale żeby to mocarstwo miało rację bytu, musiało być oparte na posłusznych, oddanych żołnierzach i urzędnikach. Był to taki sposób na kontrolowanie umysłów obywateli i tak też została zaprojektowana ówczesna szkoła, w której uczeń miał być właśnie jednostką bierną, uległą, posłuszną, która w sposób powtarzalny wykonuje powierzone mu lub jej zadania. Wszyscy mieli być zrównani do jednego poziomu.
Natomiast nauczyciel, jako ten lider, traktowany był jako jedyny przekaziciel wiedzy, tak? Dostęp do książek był wtedy bardzo ograniczony i jakikolwiek brak subordynacji i dostosowania się do ogólnie panujących reguł oczywiście karany był dotkliwie. Trzeba też powiedzieć o tym, że właśnie pruski model prowadził bardzo mocne instytucje kontrolujące funkcjonowanie szkoły. Wprowadził przymusowy obowiązek szkolny, który mamy do dzisiaj, obligatoryjne egzaminy państwowe i certyfikaty dla nauczycieli, którzy musieli udowadniać tak, swoje kwalifikacje i kompetencje w tym zawodzie. Szkolny egzamin końcowy, obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Bardzo złożony system urzędniczy, który kontrolował wszystkie szczeble edukacji, wszystkie szkoły. Jak model pruski dotarł do Polski? Wcześniej podróżował tak naprawdę po całym świecie i trafiał na bardzo podatny grunt w wielu krajach Europy, ale też Ameryki Północnej. Natomiast do Polski dotarł po roku 1919, czyli po odzyskaniu niepodległości. Pruska szkoła, czy model pruskiej szkoły jest tak naprawdę nie tylko problemem Polski, tak, ale także wielu innych krajów, natomiast dzisiaj skupimy się konkretnie na polskim systemie edukacji. Co nam zostało z pruskiej szkoły dzisiaj, tak, w XXI wieku? Częściowo już na to pytanie sobie odpowiedzieliśmy, więc tak pokrótce przypomnijmy. Są to oczywiście odgórnie narzucone treści i programy nauczania. W Polsce od wielu, wielu lat mówi się o tym, że podstawa programowa, czyli materiał, na którym bazują poszczególne przedmioty nauczane w szkołach, jest przeładowana. Jest tego po prostu bardzo, bardzo dużo, co też związane jest z licznymi reformami, które oświata przeżywała na przestrzeni lat. Zestaw obowiązkowych lektur, które nie zawsze są ciekawe dla młodych pokoleń i być może część z nich powinna być zmieniona, usunięta. Lekcje podzielone na 45-minutowe jednostki i co bardzo znamienne, to niezwiązane z sobą tematycznie przedmioty, brak ścieżek przedmiotowych. Każdego przedmiotu uczy się osobno, w osobnym trybie, często porusza się różne tematy, różne okresy historyczne, gdzie wiemy, że o wiele bardziej efektywne nauczanie byłoby poprzez właśnie tworzenie takich ścieżek międzyprzedmiotowych łączących różne przedmioty na podstawie na przykład tego samego tematu. Oczywiście stopnie za wiedzę, ja sobie tutaj wypisałam w cudzysłowie ocenozę i testozę, czyli taki duży nacisk kładziony jest właśnie na ilość ocen, na ilość testów przeprowadzanych w ciągu roku. Co niestety wzmacnia motywację zewnętrzną uczniów i uczennic, a nie wewnętrzną. Nauczanie monologowe, wykładowe, tak, mimo tego, że mamy ogromny dostęp do wielu zasobów i źródeł wiedzy i często młode pokolenia bardzo dobrze odnajdują się w cyfrowym świecie, wielu z nich to tak zwani digital natives, w przeciwieństwie do starzejących się już mocno kadr nauczycielskich, to jednak ciągle gdzieś pozostaje ta wizja nauczyciela jako tego jedynego przekaziciela wiedzy, co oczywiście wiemy, no nie przystaje już do warunków XXI wieku. Książki do nauki, czyli podręczniki, które często są jedynymi narzędziami stosowanymi podczas lekcji, co jest
mocno ograniczające, jeśli chodzi o sam proces lekcyjny, zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela, uważam. No i oczywiście egzaminy wszelakie, które kończą różne etapy edukacyjne. Kiedyś funkcjonował jeszcze egzamin po trzeciej klasie szkoły podstawowej, to zostało zniesione w międzyczasie. Teraz mamy pierwszy egzamin, który jest zdawany na koniec szkoły podstawowej, czyli w klasie ósmej. No i potem oczywiście egzamin maturalny. Jeśli nie jest to liceum ogólnokształcące, to różne egzaminy zawodowe w szkołach zawodowych czy w technikach. Czyli tak wygląda model pruski w praktyce XXI wieku. Natomiast my musimy zadać sobie pytanie, dlaczego to nie działa? Bo to, że nie działa, to już wiemy. Natomiast wyjaśnijmy sobie, dlaczego konkretnie. I zaczniemy tutaj od neurodydaktyki. To jest taki obszar nauki, który zajmuje się tym, jak uczy się mózg. Neurodydaktyka postuluje taki sposób organizacji procesu dydaktycznego, czyli nauczania, który jest w zgodzie z naturalnymi preferencjami pracy ludzkiego mózgu. No i właśnie, czyli jakimi? Skąd wiemy, jak uczy się mózg? Jakie są te naturalne preferencje pracy naszego mózgu? I w tym momencie chciałabym Państwu bardzo mocno polecić książkę, na której też duży obszar neurodydaktyki opiera się, a jest to mianowicie Jak uczy się mózg niemieckiego badacza Manfreda Spitzera, który właśnie w bardzo taki ciekawy też sposób pokazuje, jak można przenieść wiedzę z badań nad mózgiem na nasze codzienne życie. Odpowiada na, myślę, kluczowe pytanie, jeśli chodzi o edukację, czyli jak czerpać przyjemność z uczenia się. Kilka innych pozycji, które czerpią właśnie z odkryć neurobiologii i które w swojej treści postulują właśnie, aby brać pod uwagę te procesy uczenia się mózgu jako punkt wyjścia do organizowania edukacji i do kształtowania edukacji na miarę XXI wieku. I są to właśnie takie książki jak nie zwariować ze swoim dzieckiem, czyli edukacja, w której dzieci same chcą się uczyć i rozwijać, czy Nowa Szkoła Anny Schulz, neurodydaktyka Marzeny Żylińskiej, która jest założycielką ruchu budzących się szkół, Szkoła Neuronów Marka Kaczmarzyka, który jest bardzo uznanym i bardzo cenionym w Polsce neurodydaktykiem, jeździ praktycznie po całym kraju ze swoimi wykładami i warsztatami dla nauczycieli, oraz Tomasz Tokarz i jego 30 bardzo subiektywnych esejów o edukacji, czyli Szkoła ma być dla ucznia, jaka to jest ta nauka, która jest zgodna z naturą naszego mózgu. Przede wszystkim jest to nauka dobrowolna, czyli dziecko jest wtedy w stanie łatwo, szybko i na długo przyswoić to, co je naprawdę interesuje. Przy czym musi wiedzieć, po co się czegoś uczy, czyli jaki jest cel danej lekcji i chcieć się czegoś uczyć. Uczenie się czegoś, co je nudzi, nie jest efektywne i prowadzi do wygaszenia motywacji i radości odkrywania świata. Uczeniu się muszą towarzyszyć pozytywne emocje. To też wiemy właśnie z odkryć neurodydaktyki, że tylko w przyjaznym środowisku, pozbawionym zbyt wielu czynników stresowych, kiedy towarzyszą nam właśnie pozytywne emocje, przyswajamy
wiedzę stosunkowo łatwo, szybko, ale też na długo ją zatrzymujemy. Jest to nauka bez ocen, tak? Udowodniono, że dziecko nie potrzebuje ocen, pochwał, kar i nagród, by się uczyć, ponieważ samo naturalnie chce się uczyć. To jest naszą bardzo naturalną, podstawową potrzebą. Zewnętrzna motywacja, czyli to stosowanie pochwał, nagród, ocen, odbiera tą wewnętrzną, tak? Badania dowiodły, robiono taki eksperyment kiedyś, że dzieci, którym obiecano nagrodę za daną pracę, wykonywały ją gorzej, mniej efektywnie niż dzieci, które nie wiedziały, że czeka ją jakaś nagroda za wykonaną pracę. Jest to nauka aktywna, przez uczestniczenie, działanie i doświadczanie. Czyli odchodzimy od metody wykładowej, monologowej na rzecz efektywnego uczestniczenia w procesie uczenia się. Dziecko samo odkrywa prawdy i fakty. Nie podajemy dziecku gotowej wiedzy do zapamiętania, ale staramy się stworzyć takie sytuacje i takie warunki, w których dziecko samo się czegoś uczy. Na przykład, jak to można zrobić? Poprzez eksperymenty, różne gry i zabawy aktywizujące, dydaktyczne, dramy, prace w grupach, metodę projektową. Myślę, że tych narzędzi jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, z których mogą korzystać współcześni nauczyciele. I co ważne w tym doświadczaniu i uczestniczeniu i działaniu w tej aktywnej nauce, to rola nauczyciela, który nie jest już tym jedynym przekazicielem wiedzy, ale raczej staje się przewodnikiem w odkrywaniu i towarzyszy swoim uczniom. Jest takim tutorem, liderem. Nauka wszystkimi zmysłami. I znowu badania dowiodły, że nauka przez siedzenie i słuchanie jest nieefektywna. Tak sprawia, że nasz mózg jest stymulowany w bardzo niewielkim stopniu, co z kolei prowadzi do zaniku połączeń między neuronami, tak? Czyli nie tworzą się nowe połączenia neuronów w mózgu. 1/3 naszego mózgu odpowiada za motorykę, a więc za nasze działania, za bycie aktywnym, dzięki którym w sposób aktywny kształtujemy własny świat, tak? Poprzez to my kształtujemy rzeczywistość wokół nas. Dlatego ruch jest naturalną potrzebą dziecka, a działania fizyczne w pierwszych kilku latach życia mają ogromny wpływ na to, w jakim stopniu rozwinie ono rozmaite umiejętności. Czyli im więcej jest dziecko pobudzane, stymulowane do aktywnego uczenia się, tym większa możliwość na rozwinięcie w nim różnych umiejętności. Wytwarzane są endorfiny, neuroprzekaźniki, tak zwany hormon szczęścia, który wprowadza nas w dobry nastrój. Zwiększa się ogólny przepływ krwi dostarczanej w odpowiedniej ilości do tkanek powodujących w nich wzrost metabolizmu, dotlenienie mózgu, powoduje pozytywne zmiany czynnościowe w obrębie układu krążenia, czyli mamy wyższe ciśnienie, pobudzamy nasze procesy myślowe, zwiększa masę kości i stopień ich mineralizacji, dziecko jest sprawniejsze, bardziej wytrzymałe i powoduje zmiany biochemiczne i fizjologiczne, czyli na przykład właśnie w zakresie wydzielania się różnych hormonów, zmniejsza się wydzielanie insuliny we krwi, co też obniża ryzyko zachorowania na cukrzycę. Także rola ruchu w aktywnym procesie uczenia się jest nie do przecenienia. Tak jak wspominałam już na wstępie, no pruski model szkoły funkcjonuje do dziś. Często jest dominującym modelem w wielu szkołach ogólnodostępnych. Pociąga za sobą jakieś konsekwencje. Tutaj chciałam wyjść od tego, co kiedyś powiedział Janusz Korczak, a co bardzo mocno nawiązuje właśnie do skutków pruskiej szkoły, czyli wszystko, co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą, jest nietrwałe, niepewne, zawodne. Czy zatem taka właśnie jest polska edukacja obecnie? Nietrwała, niepewna, zawodna? Presja, jakiej poddawane są na co dzień dzieci, w takim bardzo rygorystycznym modelu pruskim, no ma swoje ogromne konsekwencje dla ich dobrostanu psychicznego. Zostało to opisane w wielu publikacjach, ja tutaj przytaczam tylko kilka takich, z którymi miałam akurat do czynienia ostatnio.
Jest to na przykład książka Michaela Schulte-Markwortha Wypalone dzieci, w której pisze on o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem. Książka Lizy Damur Pod presją, twarzą w twarz z epidemią stresu i lęku wśród dziewcząt, ale myślę, że pozycja jest może być spokojnie adresowana również do rodziców czy nauczycieli, pedagogów, którzy pracują z chłopcami. Kiedy szkoła jest problemem, Katarzyny Miczke, oraz fantastyczna książka, którą gorąco polecam, zresztą jak wszystkie napisane przez jego niestety nieżyjącego już duńskiego pedagoga, Kryzys szkoły. I ostatnia, bardzo już taka mocna, sięgająca głęboko w temat kryzysu psychicznego młodych ludzi w Polsce, powstała na podstawie licznych wywiadów, reportaży dziennikarskich, czyli Szramy Witolda Beresia i Janusza Schwertnera, którzy piszą w swojej książce o tym, jak psychosystem niszczy nasze dzieci. Rzeczywiście jest tak, że kryzys polskiej szkoły to tak naprawdę kryzys psychiczny polskiego ucznia i uczennicy. Co konkretnie składa się na ten kryzys psychiczny? Wspominałam już o przeładowanej podstawie programowej, czyli ogrom, naprawdę ogrom materiału, który młodzież, dzieci mają do opanowania w stosunkowo krótkim czasie. Co z kolei przekłada się na dużą ilość lekcji w ciągu dnia. W szkole przeciętny polski nastolatek spędza, myślę, 7-8 godzin. Jeśli doliczymy do tego korepetycje, czyli dodatkowe, prywatne lekcje, na które bardzo wiele dzieci uczęszcza po szkole, głównie właśnie dlatego, żeby nadgonić i utrwalić materiał, na co w szkole zwyczajnie nie ma czasu, tak? Nauczyciele często muszą pędzić z materiałem, żeby, tak powiem kolokwialnie, wyrobić się w czasie z realizacją podstawy programowej. A to wszystko z kolei oznacza nic innego jak zupełny brak czasu na rozwijanie własnych pasji, zainteresowań, na przyglądanie się sobie, na rozwijanie samego siebie. Wspomniana już wcześniej ocenoza i testoza, czyli takie rozliczanie ucznia, zadania domowe, których też jest bardzo dużo. I to rozliczanie ucznia właśnie bardzo często koncentruje się na ocenianiu pod kątem tego, co uczniowi nie wyszło, czego nie zrobił, a niekoniecznie na docenianiu wysiłku, jaki włożył czy włożyła już do tej pory w przygotowywanie się do zajęć. Piętnowanie błędów, zamiast traktowania ich jako naturalnej drogi uczenia się, niestety żyjemy bardzo mocno w kulcie błędów, tak, albo kulturze błędów, czyli mamy tą tendencję, by podkreślać porażki, natomiast nie dawać, nie doceniać być może w takim stopniu, jak powinniśmy, tego, że przecież popełnianie błędów jest rzeczą naturalną i niezbędną wręcz w procesie uczenia się i odkrywania otaczającej nas rzeczywistości. I wszystko to tak naprawdę można by podsumować takim dosyć popularnym określeniem jak wyścig szczurów, tak? Ciągła presja na wyniki, stawianie sobie za cel nie uczenia się samego w sobie, ale właśnie tych wyników. Najważniejsze stają się oceny, świadectwa, czy jest to świadectwo z paskiem, czy nie. Egzaminy, rankingi, które bardzo często są powszechnie postrzegane jako gwarancja sukcesu edukacyjnego. Tak, i teraz pojawia się nam Tomasz Tokarz ze swoją książką Szkoła ma być dla ucznia, czyli 30 bardzo subiektywnych esejów o edukacji, który mówi, że owszem, tak, te wszystkie elementy pruskiego systemu szkolnego, czyli oceny, testy, przedmioty niepołączone ze sobą tematycznie, nadrzędna rola nauczyciela, bierna, uległa postawa ucznia, to wszystko jest oczywiście w dużym stopniu zniechęcające do nauki,
nie dające przyzwolenia na taki prawdziwy samorozwój, odkrywanie swoich pasji, ale też tłamsi w uczniach tą chęć uczenia się i poznawania świata. Natomiast on oprócz tego wskazuje jeszcze na coś zupełnie innego, co wydaje się być zupełnie fundamentalną kwestią. Pisze on o zniewoleniu ucznia i potrzebie nowego modelu relacji w edukacji, a skoro relacja, to między uczniem a kimś jeszcze. I Tokarz pisze właśnie tak. Nie jestem przeciw zadaniom, ocenom, kartkówkom czy dzwonkom. Jestem przeciw zniewoleniu. Nie spieram się o techniki. Każdy uczeń ma prawo rozwiązywać w czasie wolnym zadania, walczyć o oceny czy rozwiązywać testy. Jeśli chce. Ale jeśli nie chce, to powinien mieć prawo odrzucić ten cały balast. I oto toczy się gra. Te wszystkie szkolne rytuały mogłyby zostać, byle zmieniło się jedno – podejście do ucznia. Jeśli będziemy podmiotowo, z szacunkiem i sympatią traktować uczniów, to w procesie rozwoju nie zaszkodzą im testy, stopnie, podręczniki, lekcje ani wykłady. Sednem jest zawsze relacja. Relacja strażnik-wyrobnik, czyli ta XIX-wieczna Pruska, zawsze będzie prowokować do sięgania po instrumenty władzy. Dlatego najważniejsza jest praca u podstaw i zbudowanie nowego modelu relacji, a raczej powrót do tego, co naturalne. Towarzysz w rozwoju, czyli nasz współczesny nauczyciel, oraz poszukiwacz samego siebie, nasz współczesny uczeń. To, co mówi Tokarz, to tak naprawdę propozycja demokratyzacji szkoły. Co to takiego demokratyzacja szkoły? To przede wszystkim przekonanie o podmiotowości ucznia, który nie jest bezwolnym wykonawcą poleceń nauczyciela, ale jest z natury ciekawy świata, zadaje pytania, ma swoje dylematy, bowiem, jak powiedział Korczak, nie ma dzieci, są ludzie. Tak? To mali ludzie czy młodzi ludzie, którzy mają takie same prawa, ale i obowiązki jak dorośli i którzy wykazują takie same potrzeby jak i my. Uczeń zna swoje potrzeby i wie, co mu służy, czyli wie na przykład, jakie sposoby uczenia się są dla niego najlepsze, wie, jakie otoczenie sprzyja jego nauce. Współdecydowanie ucznia i nauczyciela o tym, czego i jak się uczymy, czyli takie wyjście naprzeciw, tak, potrzebom, ale też pasjom uczniów i danie im tej przestrzeni do zgłębiania właśnie swoich pasji i zainteresowań. I w tym momencie dzieje się coś zupełnie fantastycznego, ponieważ uczeń, jakby mając tą przestrzeń, tak, do współdecydowania o swoim procesie uczenia się, nabiera poczucia sprawczości i odpowiedzialności za swój proces uczenia się oraz samodzielności. I tutaj mamy to znamienne odejście od kultury nauczania na rzecz kultury uczenia się. Ja, nauczyciel, jestem twoim przewodnikiem, chcę ci pomagać, chcę ci towarzyszyć, natomiast nie narzucam, tak? Nie wychodzę z tej postawy autorytatywnej w stosunku do ciebie. I tutaj też można by pójść jeszcze o krok dalej i zaproponować zupełnie nową rolę samorządu uczniowskiego. To jest takie ciało, taka jednostka, która istnieje zawsze w każdej szkole, ale tak sobie myślę, że jej jakby rola i funkcje i zakres działań są bardzo ograniczone, zazwyczaj do organizowania różnych dyskotek czy różnych innych wydarzeń w życiu szkoły. Natomiast gdyby przeformułować i nadać zupełnie nową rolę samorządowi uczniowskiemu, moglibyśmy mieć do czynienia z prawdziwą edukacją obywatelską, czyli uczeniem, pokazywaniem młodym ludziom, jak partycypować w życiu najpierw własnej klasy, szkoły, a co za tym idzie w późniejszym życiu miasta. Ale demokratyzacja szkoły to nie tylko przeformułowanie właśnie tej relacji uczeń-nauczyciel, ale także
aktywizacja bezpośredniego środowiska uczniów, czyli ich rodzin, zniesienie hierarchii szkolnej, tak? Czyli mamy bardzo mocno zarysowaną hierarchię w szkole obecnie. Jest dyrektor, podległe mu grono pedagogiczne, czyli nauczyciele, i na samym dole rodzic. Co za tym idzie? Zmiana myślenia o tym, czym jest rada rodziców. Tak jak mamy samorząd uczniowski w szkole, tak samo w każdej szkole istnieje rada rodziców. Są to zazwyczaj reprezentanci wszystkich klas, uczniów wszystkich klas. I znowu zazwyczaj ich zadaniami jest pieczenie ciasne, jakieś festyny szkolne czy zbieranie funduszy na jakieś inne działania szkoły. Powinno się również tutaj przedefiniować ich rolę. To mogłoby się również odbywać poprzez tworzenie różnych fundacji albo stowarzyszeń sympatyków szkoły, które nie tylko mogłyby pozyskiwać fundusze dodatkowe na działalność szkoły i na przykład wzbogacanie infrastruktury czy oferty edukacyjnej danej szkoły, ale które także mogłyby w ten sposób zacieśniać tą współpracę właśnie z najbliższym otoczeniem uczniów, czyli z ich rodzinami. Organizowanie na przykład dni kariery albo dni doradztwa zawodowego z udziałem rodziców. No tutaj znowu możliwości takiego aktywnego włączenia tych rodziców jest dosyć sporo. Czy to, co proponuje nie tylko Tomasz Tokarz, to jedynie pobożne życzenie? W trakcie pandemii powstało takie badanie przeprowadzone przez dosyć znaną fundację w Polsce, Fundacja Szkoła z Klasą, zatytułowane Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek, czyli poproszono bezpośrednio ludzi, nauczycieli i nauczycielki pracujące z dziećmi, żeby wypowiedziały się na temat tego, jaka jest ich zdaniem kondycja szkoły, a co za tym idzie kondycja przeciętnego polskiego ucznia, uczennicy. Wrócimy do tego dobrostanu psychicznego polskich uczniów i uczennic. Wiązało się to z wieloma rzeczami, przede wszystkim z pandemią trwającą już prawie 2 lata, kiedy ten temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży bardzo mocno pojawił się w debacie publicznej. Wielu psychiatrów dziecięcych, psychologów, psychoterapeutów, interwentów kryzysowych mówił jednym głosem, że izolacja domowa, pandemia przyczyniają się do wzrostu wśród młodzieży depresji, stanów lękowych, zaburzeń odżywiania, jak również zachowań autodestrukcyjnych, a nawet prób samobójczych. Natomiast ci pacjenci, nieletni pacjenci, którzy leczeni byli już wcześniej, przed pojawieniem się pandemii, z powodu różnych zaburzeń psychicznych, często wykazują duże zaostrzenie tychże objawów. Czyli z jednej strony wiele nowych przypadków zaburzeń psychicznych oraz pogorszenie się tych już istniejących. Z raportu Rozmawiaj z klasą wynika, że w oczach nauczycieli uczniowie mają niskie poczucie własnej wartości. Źle odnajdują się w relacjach rówieśniczych, nie mają zaufania do nauczycieli i cierpią z powodu braku zainteresowania swoich rodziców. Co więcej, i myślę teraz jest kluczowy dla naszego wykładu fragment, szkoła, panujące w niej reguły, natężenie emocji i stresów są wielokrotnie bezpośrednią przyczyną bądź powodem nasilenia problemów psychicznych uczniów. Wyniki badań układają się w szerszą historię. Opowieść o szkole, która przestała być miejscem rozwoju, wspólnego dorastania i uczenia się, a zmieniła się w szkołę dla szkoły, miejsce realizowania arbitralnej podstawy programowej. Z raportu wyjawia się smutny obraz współczesnej polskiej szkoły, gdzie nie ma przestrzeni na rozmowę o emocjach, problemach i złożoności otaczającego nas świata. A uczniowie, nauczyciele i rodzice nie czują się wspólnotą, którą łączą serdeczne relacje i wzajemne zaufanie. A przecież relacje, które uczeń buduje z nauczycielami, kolegami i koleżankami, są fundamentem mądrej edukacji. Agata Łuczyńska, prezeska Fundacji Szkoła z Klasą. Z opublikowanych przez Fundację Szkoła z Klasą badań wynika również, że w polskich szkołach powszechny jest brak profesjonalnej pomocy psychologicznej. Psycholog pracuje tylko w 6 na 10 placówek i to najczęściej w niepełnym wymiarze godzin.
Brak specjalistów szczególnie dojmujący jest w małych szkołach, które znajdują się poza dużymi ośrodkami miejskimi. W międzyczasie powstało oczywiście wiele różnych innych raportów, które zostały napisane na podstawie konkretnych badań prowadzonych przez wielu edukatorów, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów. Tutaj przytaczam trzy takie najważniejsze, myślę, w ostatnim okresie, czyli zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii COVID-19, przegląd najistotniejszych problemów profesora Jacka Pyżalskiego, wywiad z Tomaszem Bilickim, pedagogiem i certyfikowanym interwentem kryzysowym, w którym również właśnie podkreśla on ogromne zapotrzebowanie na takich specjalistów, którym mogliby też być nauczyciele pierwszej pomocy psychologicznej oraz najnowszy raport Fundacji Szkoła z Klasą Młodzi są zajechani i co my z tym zrobimy, tak brzmi pełny tytuł, znowu dostępny na oficjalnej stronie Fundacji. Mówiąc o dobrostanie psychicznym dzieci i młodzieży w Polsce, uczniów i uczennic, w Polsce nie sposób pominąć tematu psychiatrii dziecięcej w Polsce, którego niewydolność systemowa tak naprawdę również bardzo mocno przyczynia się do tego, jak jest, a jest bardzo źle. Obecnie w Polsce pracuje poniżej 500 lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży. Szacuje się natomiast, że dzieci, które wymagają pomocy psychiatrycznej w naszym kraju, może być nawet więcej niż 400 tysięcy. Oznacza to, że na jednego psychiatrę przypadać może nawet 1000 potencjalnych pacjentów. Co ważne, dane, które przytaczam tutaj, to dane za okres przed wystąpieniem pandemii COVID-19. Brakuje również odpowiednich placówek. W wielu województwach funkcjonuje zaledwie jeden całodobowy oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Niedostateczna jest także ilość poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Po części jest to efekt zbyt małej ilości psychiatrów dziecięcych, po części zaś tego, że nakłady finansowe przeznaczone na tę dziedzinę medycyny nie są zbyt duże. Ostatecznie to, że na wizytę u psychiatry czeka się kilka miesięcy, stało się niestety polskim standardem. Warto tutaj dodać, że tak długi jest czas oczekiwania na wizytę w ramach NFZ, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia, który świadczy wizyty, świadczenia nieodpłatne, ale i nierzadko jest on równie długi w przypadku korzystania ze świadczeń komercyjnych, czyli prywatnych, płatnych.